Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jestem Szab32, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 3. I dzisiaj pójdziemy do tego miejsca tam i odkryjemy punkt widokowy i później pogadamy z kimś tam, nie wiem z kim. Coś tam zrobimy, żeby była nasza wioska lepsza, nasza osada. Dobra, idziemy. Dalej. Biegniemy. Przez Nowy Jork. No co ja zrobiłem wam? Wow. Spadać. Dalej, idziemy na punkt widokowy. Co ty, idioto, robisz? No co za debil? Coś ty zrobił? Na co żeś skakał tam na dół? Jezus Maria, jak ja nienawidzę tego. Dalej. Tu miałeś skoczyć, a nie na dół skakać. Dalej. Okej, udało się. Where is your mother? Follow me. Let me. Bugger off. Please. I guess you want to beat him. I'm begging you to help. It's love. Leave. Wasn't necessary. I can handle myself. When he returns, he'll try and give me twice the thrashing. Why would you stay with such a man? This is my house and business. It's my tailoring that paid for this place.
I'll take his drunken buffoonery over leaving behind what I built. If I told you there was another place where you could live and work, free of him, would you consider it? The catch? No catch. Our village is growing and in need of all forms of trade. Just business and a new life. I'll come and see if what you say is true. No. Something the philosopher says he that is not so bloody high in the air. So I mean something but useless. Made plain my point upon his person. Gdzieś tutaj jest coś fajnego. No właśnie. Ale zaraz chyba chcę zrobić coś, co nie wiem, czy się wam do końca spodoba. I na pewno to nie jest... Nie jestem zadowolony, ale jak zrobimy to teraz, to przynajmniej później nie będzie trzeba kombinować. Będzie wtedy się będziemy mieli łatwiej się będzie przemieszczać po mieście. Gdzie mój cel? Tam. Okej. Okay, jeszcze tylko pójdziemy po to i później zbierzemy. Ten przedmiot jakiś tam drobiazg. Thank you. Po dostarczeniu chyba tego drobiazgu wydaje mi się, że będzie ten dostępne nowe zadanie. Wyprawa po kolejną część mapy, a później po skarb. No, właśnie. Wyślemy naszych asasynów na misję. A, jest w toku. Tutaj to w takim razie to. Jeszcze jeden chyba brakuje,
A my wybierzemy się tutaj. Chyba niestety. Niestety trzeba to zrobić. Pójść do tych kanałów przeklętych. No właśnie. Pewnie tu trochę posiedzimy. Znowu pewnie z 3 odcinki. Albo i dłużej, bo Nowy Jork jest chyba większy od Bostonu. Jedenaście. A w Bostonie ile było? Chyba 12 mi się wydaje. Nie wiem. No to co? Idziemy. Ta i znowu będzie opuszczać latarnię zamiast zapalać lampki. Idziemy. Ślepy zaułek. Super. No dobra. Nawet nie chcę zapalać tych lamp wszystkich. Idziemy po prostu do przodu. Od czasu do czasu może jak on się zauważa. To zapalę. And what's this fella doing? You! Halt! Have a clear shot! Chyba nie ma tu nic ciekawego. O. Dobra, do przodu. To jest dobra. I coś chyba znalazłem. Trzy miejsca. Pierwsze już jest.
otwieram. No i pierwsza już jest. Pierwsza punkt szybkiej podróży. No, mogłem nie wychodzić. Następnym razem nie wychodzę. Już nie będę mógł ten wysyłać asasynów. Gdzie on? No okej, to wracamy. Dobra, to teraz tutaj. Które idą w tę stronę. That fella bird's watching. Chyba nic tu nie ma. Jest tu może ten? Beczka z prochem. Chyba nie bardzo. Odpowiedzi żadnej. W którą stronę się udać? Spróbujmy tutaj. Nienawidzę łazić po tych kanałach. Jeszcze na dodatek gra zacina, bo jest dziwna i zacina z nie wiadomo jakiego powodu.
słyszę. Może jesteśmy blisko jakiegoś wejścia. O, jest. A, te dziwne te. No proszę. Dobra, ja już nie wychodzę. Przejście jest tutaj. To teraz możemy pójść tutaj na przykład. Dobra, idziemy. Jezu, ale to zacina. Tutaj też nic nie ma. Co ja mogę pójść, ale wątpię, czy to coś da. Co pewnie w kółko będę się kręcił. Podejrzewam. Idziemy tutaj. Zaraz powinniśmy dojść do tamtego miejsca, gdzie się drogi rozgałęziały. To pisało na nim różne tam rzeczy. Jeszcze tutaj możemy sprawdzić. Tutaj też nas jeszcze nie było. Ale tutaj nie ma nic ciekawego. No dobra, idziemy. No i jeszcze w tę stronę. Szczury idą tutaj. Tutaj pewnie będzie taki. A, proszę. Jest taki kwadracik, ale jeszcze tutaj dalej drogi prowadzę jakieś. No.
do następnego kwadracika. Gdzieś to zarobiliśmy. Dobra, najpierw tutaj chodźmy. Idziemy do kolejnego przejścia. Czy my czasem nie zrobiliśmy? Nie. Gdzie strzelić? No proszę. No. Ta zagadka jest akurat fajna. Muszę wziąć to i tam postawić i wtedy wysadzić. Idziemy. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy.
Okej, to wracamy, tutaj była beczułka. I kolejne drzwi wysadzamy. No, przeładuj. Coś jest po drugiej stronie. No dobrze. To mnie już czasem nie było. Byłem tutaj chyba. Na to wychodzi. I się wracam. A ja nie chcę się wracać. Bo po co? No dobrze. Tutaj za tą ścianą coś jest. Ja bym się chciał tam dostać. No właśnie. Tego nie lubię. Jak się sprawdzało? Nie, nie to. Sprawdź zagadkę na kół. No. No na kół. Znaczy ono nie działało. Dobra. Nie zachować się niczym błazem, bo też blazem zajmuje się rzeczami, które są poważne i też mnie wyniosły. Bierni religii... Oj. Wierni religii uniwersalnej pochodzącej ze wszystkich narodów. Fundament kamienny i węglany. Fundament i kamień węglany. Powstrzymają cię przed daniem się przed majestat prawa odsłonięcia spraw wobec obcych.
No. Udało się. To idziemy i jeszcze mamy tutaj dwie drogi. Chodźmy tutaj naprzeciwko. Co tu jest? No, tak jak podejrzewałem, będzie trzeba się wspinać. Co dalej? Aha, tam. Ups. Chyba nie tak. Zdecydowanie w tę stronę. Ale jak tam mam się niby dostać? Bo chyba czegoś nie rozumiem. Ja mam się niby tam, jak ja nienawidzę takiego łażenia po kanałach. A super. Dalej, płaść. Thank you.
Dlaczego się nie... No co za gówno! Dlaczego się nie łapiesz, idioto, tego... Ja pierwszy, no co za... Dalej, właśnie. Co ty robisz? No właśnie. Dobra, ostatni raz próbuję, potem wyłączam to gówno. Inaczej spróbuję. No skacz! Dalej, no ja pierdolę, co ty odpalasz? No idź! Mam dosyć tej gry już. Ja nienawidzę tych przeklętych kanałów, no co za debil to wymyślił? Kto w ogóle wpadł na taki pomysł? Chyba trzeba na górę wejść, mi się wydaje. Teraz mi się tak wydaje. Tylko co na dół jest to zejście? Na górę trzeba wejść. No gdzie ty się ła... No ja pierdolę, co ty robisz? Co ty się na to wspinasz, no? Coś ci kazał. No właśnie, super, po prostu. Dobra, to będzie już na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, ja jestem Shad32. To był Assassin's Creed 3, zapraszam do następnego odcinka. W następnym odcinku dalej, po tych głównych kanałach będziemy chodzić. Odblokować to wszystko, co tutaj jest do odblokowania. Może się przestanie zacinać. Nie wiadomo dlaczego się tak zacina. Gdzieś tutaj jest jakieś przejście jeszcze? Nie wiem. Dobra, przejdziemy jeszcze tutaj. Bo może znajdziemy jeszcze. Nie, nie znajdziemy raczej.
Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.